Siema, 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 tu wasz ulubiony youtuber Polski Tempson. Zanim przejdziemy do odcinka, chcę was zaprosić na live'a z okazji zakończenia naszych elekcji 27 czerwca po zakończeniu roku szkolnego. Jesteście zaproszeni, każdy, zaproście kogo się da, niech najwięcej osób wbija. Pamiętajcie, bijemy 200 subskrypcji, może nawet 250. Będą oceniane kanałki, będziemy sobie ciupali w Minecrafta, będziemy sobie czatowali i coś tam jeszcze na pewno wymyślimy. Mam nadzieję, że filmik dzisiejszy wam się spodoba i bez zbędnego przedłużenia zapraszam was do odcinka. Więc zagramy! Odblokowałem w sobie. Tutaj są zdjęcia, czekajcie, czy miałem. Nie wiem w ogóle czym jest Stevie. Nie wiem o co chodzi w Cigi, ale spotkaliśmy takiego ziomeczka. Goes on, it feels like this whole dump is about to crumble. Okej, mamy ziomeczka tutaj. Dobra, znajdźmy jakiegoś sobie miejscóweczkę, gdzie możemy znowu odwalić jakieś wandalisko. Dobra, tu nic nie mamy, rzecz jasna, nic tu nie mamy, ale zakaz spalenia. Czemu tu jest popielniczka? Halo. To jest... O. To jestem chyba ja. Czerwona mordeczka. A wypchajcie się tutaj. Ło, panie, tutaj jest kawał drogi. Mam nadzieję, że się nie spotkamy znowu jakichś skrzywionych scenek. Ten ziomek ma karpie usta. Kurde. O, jest winda. Ziup. What's up, boys? Let's see what's happening. Co to jest do jasnej? Widzę, że to jakaś... Dobra. Co tu mamy jeszcze? Zobaczmy. No kolejne kiepy. Ktoś tutaj widzę lubi kiepować. Czy to coś protestujący? Pracownicy, może kogoś zapytamy. Halo. Mordo, masz mi coś? Black Kill Sigi. Zabili Sigiego? Kim jest Sigi? Musimy odkryć, kim jest Sigi. Nie pytam, co się działo. Znowu wpadłem ten szambo. Fajny ptasek, cześć ptasku. O, szambo, szlej miałem, super. Kamuflaż. Ale popatrzcie, jaki ten logo. Wiem, widziałem. Wcale nie skojarzyłem z tym, co trzeba. Dobra, atakujemy ich. O, jest tu kolejny ziomeczek, chyba on. So you're young ghost then, huh? Come back when you earn your stripes and you'll take you to school. Okej. Nothing to do here, I think so. Reaktor, kurde. Jak ja tu szedłem, parkurzystą jestem jakąś, kurczę. Chodźcie boleści, ale jestem. Kurde, chcę zejść, guys.
guys, I want to get home. Earn some money and eat. Just... O, mogę to użyć? I zrobiliśmy fotkę sobie. Ale parkour! Skopałem, skopałem. Definitywnie. Osobą publiczną panu robi zdjęcie. Zdaje się nam wahają. Kurde, gdzie ja jestem? Tu byłem. Ale może musimy tu się wrócić właśnie. Ten dalej tutaj skrobię coś przy tym. Okej, okay, Ozzy Moska i net. Wracamy do domku, gdzieś był domek, z tego co pamiętam. Kurde. Tu mieliśmy domek gdzieś, z tego co pamiętam. Tak, tu była nasza. Tu była nasza skrytka, nasza skrytunia. Tam zastanawiam, jak tam wejść teraz. No chyba, że wskoczę na tego ziomeczka. Kurde, to nie jest takie proste. Albo je. Yeah. Dobra, co dalej możemy zrobić? Bo na pewno tu coś było ciekawego. W tę stronę mapy się udajemy, więc zobaczymy co dzisiaj. Może tu odkryjemy. A sądzę, że... O, jest winda. Doskoczymy. Super, udało się. Dobra, mamy tutaj miejscóweczkę. O tak. Kurde. Przydałoby się tam coś narysować. A ja chyba muszę to zrobić tak. Jak się tam dostać do góry? Czekajcie, na pewno tu musi być jakieś wejście. Tam musi coś być, na pewno. Na pewno coś tam musi być, jakieś wejściówka. Nie, to nie tutaj. Tutaj może. No dobra. Ale rozporek zapył, więc kulturka ma dżinsy pewnie na tyłku. Tu byliśmy, ale czekać. Nie mogę tam wejść do góry, to jest problem, to jest problem. No dobra. Teraz tylko tak zaskoczyć. Oh yeah, ghost. Tu byliśmy, ale tu nie byliśmy. Tam możemy się wspiąć. Tutaj pomalujemy. Co się będziemy? Jak zmalowaliśmy to? O, tak, to jest ghosta naszego bohatera.
Czyli jak zwykle dostajemy kopa po tyłku, bo nie umiem grać w grę. Dobra, tutaj i chyc. Opa. Dobra. Ej. Ogarniemy sobie teraz, jak tutaj wejść, to będzie chyba raczej prościutko. Jakiś prosty tag. Prosty tag. To jest szpital. Do szpitala nie pakujemy się, tam nie ma co malować. Kurde, że mi taki parkurzysta. Jak za 2300, no. Nie wejdę, bo nie umiem. A na samą górę chcę wejść, tam coś musi na pewno być. Jestem tego w 100% pewien. Tutaj, tu nic nie widzę tak jako tako. Ale tu widzę, wszystko nawaliło. Dobra, idziemy w inne miejsce. Nie będę tu się stresował niepotrzebnie. Dobra. O. Kurde. Dobra, wiem jak tędy przejść, więc jest luzik. Możemy tam dostać się. Takie dziwne odgłosy. My chyba musimy tych ludzi się słuchać, co tam mamy. Kurde. Ja to jestem jednak przypałowiec. Dobra, nie zrobimy. Czy ja z halucyki właśnie zjadłem? 12 seconds later. Co jest w tym budynku? Musimy tam wejść. Ale najpierw zmalujemy co nieco. Ała. Te sławki są strasznie niewygodne. Gdzie są pana soniki, z których korzystam, takie niebieskie, wygodne. A te soniaki białe to są po prostu masakra. Dobra. Nie. No dobra, nie ma czasu na szczanie, Jezu mordo. Co tu jest? Mam coś tu ciekawego? Nie. Tam jest tylko miejsce, żeby walnąć graffiti. Tu nie ma. Ale spoko to wygląda, gierka jest zajebista. No i luzik zrobiony, kolejny. I lecimy dalej. Wbijamy tutaj. Ile już nagrałem? 15 minut. Tutaj gdzieś będzie idealnie na dwa odcinki. Jeśli będziecie chcieli oczywiście kolejny odcinek z serii tego skrzywienia umysłowego, piszcie w komentarzu. Skrzywienie umysłowe albo coś. Znaczy nie, Jezu. Przepraszam, nie. Napiszcie w komentarzu Ghost.
Ja chciałem dostać do góry, do jasnej. Chciałbym na przykład wejść na samą górę tego budynku. Wiem, że on ma gdzieś miejscówkę, żeby tędy wyjść. O, laptopika zwinąłem. Dobra, dajemy Nie mogę tego otworzyć, halo. A jakbym to jakoś rozwalił? Czekajcie, bo tu muszę. Mam jest to tak do zrobienia. Czekajcie, bo tu mam Bumpix, a to może to powinno być items. Nie wiem, ale się dowiem, jak to działa. To my tu sobie wbijemy do biuracza i wyjdziemy tutaj i skoczymy sobie tutaj. Pod schodem szczerze jest jakieś takie. Aha, King for my crown. On jest tutaj królem graficiarzy, czyli musimy zbierać wszystkie 100 grafiti, aby móc zostać posiadaczem tego tronu. Ghost. Jeszcze ten odgłos zajebisty jest. Ghost. Ghost. Kurde, tak nie wiem. Tu się wpakujemy. Na kolejny odcinek, bo dzisiaj już kończymy niestety, więc do zobaczenia wkrótce, żegna się z wami ja. Z dużym rachunkiem za zdrowie, więc do zobaczenia wkrótce, żegna się z wami Polski Dymson. Z grą Slash Life, napiszcie w komentarzu, czy chcecie kolejny odcinek z tej serii, więc do zobaczenia, siemanko. Again, again, again.